Załóżmy, że R jest prostokątem. Czyli R jest to zbiór takich x, y, że x jest większe lub równe niż a i mniejsze lub równe niż b oraz y jest większe lub równe niż c i mniejsze lub równe niż d. Jest to prostokąt, którego współrzędna x-owa zmienia się od a do b, zaś współrzędna y-owa zmienia się od c do d. Dalej, załóżmy, że p jest podziałem tego prostokąta na mniejsze prostokąty, których wnętrze jest rozłączne. Wnętrza są parami rozłączone. Czyli jest to zbiór jakiś R1, R2, aż do Rn, gdzie Ri jest zbiorem jakieś xy takich, że x jest większe lub równe niż ai, mniejsze lub równe niż bi oraz y jest większe lub równe niż ci oraz mniejsze lub równe niż d. No i tutaj zakładamy ri w przekroju z r i j w neutrzach, czyli int od ri w przekroju z int z wnętrzem prostokąta RJ jest równe zbiorowi pustek. Dalej, załóżmy, że delta XK, delta YK są to długości boków prostokąta RK, czyli delta XK w tych oznaczeniach równa się po prostu BK minus AK, zaś delta YK jest równa DK minus CK. Następnie, DK jest to długość przekątnej prostokąta RK, czyli jest to po prostu pierwiastek z delta XK do kwadratu plus delta YK do kwadratu. Następnie, delta od P jest to najdłuższa z tych przekątów, czyli jest to po prostu maksimum po I należący pod 1 do K z DK. Czyli, żeby to było wszystko jaśniejsze, powiedzmy, tu mamy prostokąt R. Załóżmy, że jest on prostokąt. Teraz, po pierwsze, jak robimy podział P? Czyli dzielimy go na mniejsze prostokąty. Tu jest R1, tutaj jest R2, tutaj jest jakiś R3, tutaj gdzieś tam jest RK. I teraz tak. Delta XK, delta YK. Delta X1 to jest po prostu długość tego odcinka. Tu jest delta X1. Tu jest delta Y1. Tu jest delta Y2, tu jest delta X2. Ogólnie tu jest delta XK, zaś tu jest delta YK. Następnie, co to jest DK? To jest długość przekątnej, czyli długość tego odcinka. To jest DK. Tutaj jest D3, tu jest D2, tutaj jest D1. Delta od P jest to największa z tych przekątnej, najdłuższa. Czyli no, z tych, które narysowałem, to wynika, że to jest po prostu D3. Czyli delta od P w tym wypadku jest równa D3. Dalej, theta jest to zbiór punktów pośrednich. Czyli jest to zbiór punktów X1 z gwiazdką, Y1 z gwiazdką, aż do xn z gwiazdką, yn z gwiazdką, gdzie xi, tutaj na przykład, xi z gwiazdką, yi z gwiazdką, gdzie xi z gwiazdką, yi z gwiazdką należy do prostokąta ri. Czyli jest to jakiś po prostu, tutaj może być delta, tutaj może być x3 z gwiazdką, y3 z gwiazdką, tutaj x2 z gwiazdką, y2 z gwiazdką. Tu na przykład może być yk z gwiazdką, xk z gwiazdką. Teraz mamy takie wyrażenie. Suma od każdego 1 do n, f od xk z gwiazdką, yk z gwiazdką, razy delta xk, razy delta yk. To wyrażenie nazywamy sumą całkową funkcji f po prostokącie r. Musimy tutaj założyć, że funkcja f jest ograniczona na tym prostokącie. Jak to można interpretować? Czyli jeśli ja mam prostokąt RK,
delta xk razy delta yk to jest po prostu pole tego prostokąta. Ja to mnożę przez f od xk z gwiazdką yk z gwiazdką, czyli wartość funkcji f w punkcie, w jakimś punkcie pośrednim. Czyli dostają tak naprawdę objętość prostopadłą ścianę, którego podstawą jest prostokąt R, zaś wysokością jest po prostu wartość w punkcie x z gwiazdką, y z gwiazdką funkcji R. Teraz, co to jest całka po prostokącie R z funkcji f od x, y, dx, dy? To jest po prostu granica przy delta od P zbiegającym do zera sumy całkowej. Od k, sumy od k równego 1 do n, f od xk z gwiazdką, yk z gwiazdką, razy delta xk, razy delta yk. Jeśli ta granica jest właściwa i nie zależy od wyboru podziału oraz wyboru punktów pośrednich, wówczas mówimy, że ta granica jest całką z funkcji f po prostokącie R. Oznaczamy ją też inaczej, że to jest całka po R w funkcji f od xy dp od podziału. Mamy taki przykład. F od xy równa się 4. Nasz prostokąt R jest równy 0,3 wieloczynie skalarnym z 1, 2. Czyli 0,3 razy 1, 2. Czyli tutaj jest nasz prostokąt, no i mamy tutaj funkcję stałą. Będziemy liczyć z definicji całkę z tej funkcji po tym prostokącie. Czyli będziemy liczyć granicę przy delta od P zbiegającym do zera z sumy całkowej, czyli z sumy od K równego 1 do n, f od xk z gwiazdką, yk z gwiazdką, razy delta xk, razy delta yk. No to jest równe. Po pierwsze zauważmy, to jest funkcja stała. Zatem nieważne, jak ja wybiorę punkty xk z gwiazdką, yk z gwiazdką, ta wartość stale będzie równa 4, czyli to jest granica przy delta od p zbiegającym do zera, po prostu z sumy od k równego 1 do n 4 razy delta xk razy delta yk. Czyli czwórkę mogę wyrzucić w ogóle przed sumę, przed granicę. Mam granica przy delta od p zbiegającym do zera z sumy od k równego 1 do n delta xk razy delta yk. I teraz zauważmy, delta xk, delta yk jest to ten wieloczyn jest polem jakiegoś prostokąta rk. Te wszystkie prostokąty, co jest ważne, one są rozłączne, znaczy ich wnętrza są rozłączne, na brzegu no muszą mieć coś wspólną, ale brzeg nie ma znaczenia. I razem dają cały prostokąt. Przez to, że one są, że ich wnętrza są rozłączne, to razem one będą miały, ich suma, ich pól będzie równa polu całego prostokąta R. Brzeg nie ma tutaj znaczenia, ponieważ pole samego brzegu jest równe z zero, według miary Lebesga. Zatem suma tych pól jest po prostu równa, bez względu na to, jak, bez względu na podział, jest równa polu całego prostokąta, czyli to jest 4 razy. Pole całego prostokąta to jest 3 razy 1, czyli to jest 12. Ok, no i tak policzyliśmy całkę z funkcji stałej po prostokącie. Nie jest to może wielkie odkrycie, natomiast do liczenia całek z bardziej skomplikowanej funkcji potrzebne są odpowiednie twierdzenia. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, daj znać. Zapraszam też na moje inne filmy oraz do subskrybowania kanału. Pozdrawiam.